Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na Minecanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Timberborna. Mały specjalny odcinek. Teraz chwilowo, że tak to ujmę, jeden. Prezentujący nowości, które zostaną dodane do gry niedługo. Aktualnie możecie już sobie ściągnąć tę aktualizację. Ona jest dostępna w trybie eksperymentalnym w grze. Żeby odpalić tryb eksperymentalny, wystarczy... Poczekajcie, może wam pokażę po prostu to bezpośrednio. Tylko włączę sobie przechwytywanie ekranu. Proszę bardzo, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na grę. We właściwości wejść, klikamy sobie w zakładkę beta i tutaj wybieramy eksperymental. I w trybie eksperymentalnym do gry został dodany teraz nowy element, jakim są golemy. Zaraz tutaj poszukamy sobie jakiegoś golema. O, jest, proszę bardzo. Tak wyglądają teraz golemy. To są roboty montowane w grze, które działają jak zwykłe bobry, z tą różnicą, że nie muszą spać, a jako paliwo używają przetworzonych warzyw. Obejrzyjmy sobie szybciutko tutaj log deweloperów. Swoją drogą, wielkie podziękowanie dla twórców gry, którzy byli uprzejmi udostępnić aż 5 kluczyków do tej gry na giveawaya. Będą one się pojawiać na przestrzeni tego odcinka w różnych miejscach. 2 kluczyki już zdążyłem rozdać wspierającym, a pozostałe 3 będą się pojawiać gdzieś w którymś miejscu na ekranie w losowym momencie odcinka, tak żeby spostrzegawczy mogli zdążyć sobie go zanotować i wykorzystać. Dobra, przejdźmy szybko sobie przez tutaj deweloperski log z wpisem, o co chodzi. Zobaczcie, tu mamy taki piękny concept art prezentujący nam te golemy. I co jest fajne, co mi się bardzo podoba, obie frakcje tych bobrów mają różne typy golemów. Także w przypadku Folktalesów mamy te barrel boty, które mają bardzo szczególną charakterystykę. I tutaj przeczytajmy sobie szybko opis ich, że działają na biopaliwo, czy nowy rodzaj zasobu, który jest tworzony z nadwyżki żywności. Potrafią gotować, siać i zbierać uprawy z większym tempem pracy niż normalne bobry i się szybciej poruszają, to jest jeszcze ważne. Po osiągnięciu swojego życia, bo oczywiście te golemy mają ograniczony czas swojego funkcjonowania, zaczynają wydzielać z siebie toksyczne odpady. Trzeba bardzo na to uważać. Musisz pozbyć się, czyli wiecie, przetworzyć, jest specjalna maszyna recyklująca, która te golemy rozkłada w bezpieczny sposób, bez używania wyziewów toksycznych. Bardzo, bardzo fajna sprawa. No i oczywiście dzięki temu też możemy odzyskać część materiałów, które były wykorzystane do budowy takiego golema. I zobaczcie, teraz tutaj mamy Coghead. Cog to jest zębatka, czyli zębatko głowy, bo te poprzednie były barrel bots, czyli beczko boty, a to są Cogheady. I one są w przypadku żelaznozębnych. I ich napęd jest nakręcany, czyli wiecie, mamy napęd tak jak w zegarku nakręcany jest. Działają szybciej, kiedy są położone kiedy są używane w fabrykach, ale trzeba używać, trzeba unikać narażania ich na zamoczenie w wodzie, czyli one nie powinny pracować w wodzie, nie powinny przechodzić przez wodę, bo się będą psuły. Żeby pracowały wydajnie, musisz też stworzyć sieć control towers, czyli wież kontrolnych, które będą poprawnie utrzymane, nie? I pracują w nieskończoność, jak długo mają zasilanie, ale jeśli są zaniedbane, mogą się zepsuć i wybuchnąć. Miałem okazję już troszkę przetestować sobie te wyższe roboty, tymi niższymi jeszcze się nie bawiłem, także zaraz do tego sobie etapu przejdziemy. Save, który tu widzicie, który jest odtwarzany w tle, to już jest save, nad którym wcześniej już trochę siedziałem i po prostu dodałem do niego fabrykę budującą te golemy. Tutaj mamy krótkie wyjaśnienie autorów na temat tego, dlaczego postanowili dodać do gry
golemy, jak wyglądał etap produkcji, czy też projektowania ich. Bardzo fajna rzecz, bardzo polecam sobie poczytać, bo dużo fajnych informacji na temat tworzenia gier też przy okazji możecie uzyskać. Warto się zapoznać tutaj z tymi wpisami. Dużo fajnych pomysłów. Także, o, przy okazji polubmy to. Okej, okay, przejdźmy do samej gry. Fabryka golemów wygląda, o, w ten sposób. Tutaj mam całe zagłębie produkcji. Główny budynek fabryki golemów to jest, o, to tutaj. Może bym, wiecie co, usunę ten mały daszek tutaj, żeby było lepiej widać. Proszę bardzo. Tak wygląda fabryka golemów. Ctrl H ukrywa HUD. I teraz bardzo ważna rzecz. W każdym teraz budynku po odblokowaniu golemów pojawi się tutaj taki przycisk, widzicie? I ten przycisk jest w każdej maszynie, czyli jeśli wejdziemy, tutaj mamy fabrykę metalu, nie? Tutaj mamy na przykład ładunków wybuchowych, czy dajmy na to tartak klasyczny, ma ten przełącznik. Tak samo te przełączniki są też i tutaj. No i oczywiście pojawiła się też informacja o z kolejnym paskiem na temat dostępnych robotów, które pracują i które są wolne. I co jest ważne, te folktailowe roboty, które są dla tej frakcji bobrów, one lepiej sprawdzają się pracując w polu. Także możemy sobie tutaj kliknąć, żeby roboty pracowały w tych miejscach, nie? I akurat nie mam dość robotów, żeby chyba wszystkie miejsca obsadzić, ale zdaje się, że właśnie, na przykład tutaj nie ma sensu, żeby roboty pracowały, także dajmy tutaj bobry. O, idealnie, widzicie? I teraz wszystkie rolne rzeczy zajmują się już roboty. Tutaj w sumie możemy też tak zrobić. I tutaj widziałem jeszcze, o. Okej. Okay. Dobra, mamy bardzo dużo bezrobotnych bobrów, także w teorii można by zrobić scenariusz, gdzie byśmy mieli na przykład 4 bobry zwykłe, albo coś w tym stylu, i byśmy mogli mieć całą gigantyczną mapę zajętą wyłącznie przez roboty, które byłyby poprawnie utrzymywane oczywiście. Dobra, zajrzyjmy sobie jeszcze raz tutaj do menu budowy. Maszyna potrzebuje tylko 250 bobrów mechanicznych, żeby mogła działać. Dwie osoby do obsługi są potrzebne i roboty są montowane z jednej obudowy robota, z jednej głowy robota i 4 kończyn robota, nie? Czyli tak naprawdę powinniśmy mieć, bo i teraz te, właśnie, fabryki tutaj są, części, nie? I tu wybieramy sobie, jakie części mają być produkowane dla każdego robota. Czyli mamy tutaj golem, obudowy do golemów, tu mamy kończyny, a tu mamy aha, tu też kończyny. A, dobra, a tu są głowy, nie? Żeby był równy rachunek, to tak naprawdę powinienem mieć jeszcze 2 takie fabryki części z kończynami, żeby były 4 fabryki kończyn, nie? Bo są potrzebne 4 części, nie? Tylko nie wiem, jaki jest czas ich pracy. 1 na 3 godziny. 1 na 12 godzin. Okej, okay, czyli w sumie tak jak patrzę, to tutaj nawet to się kalkuluje, żeby to było tak jak jest. Dobra, tutaj mamy fabrykę biopaliwa. No i biopaliwo można produkować oczywiście ze wszystkich roślinek, czyli mamy tutaj marchewki, słoneczniki, ziemniaczki i ten Spider Dog to była lilia wodna chyba, czy to drugie, już nie pamiętam, dobra, nieważne. Ja robię z marchewek, bo marchewek mam straszne zatrzęsienie, bardzo dużo, więc tu produkuję. I tak się... aha, i jeszcze jeden ważny, super ważny budynek dla działania całej tej maszynerii. Wiecie, bo tutaj się coś zepsuło. A, właśnie. Tak. Mam po mapie porozrzucane fabryki biopaliwa i zbiorniki z biopaliwem, żeby można było... żeby roboty mogły sobie podchodzić w nocy, czy kiedy tam potrzebują, widzicie? Mogą sobie przychodzić i pobierać sobie to biopaliwo. I tutaj mamy super ważny budynek, którym jest ośrodek demontażu zużytych robotów. Jeśli zaniedbamy ten problem i wyłączymy wszystkie ośrodki demontażu robotów, wszystkie maszynerie, o widzicie, tu jakiś pracuje akurat i robot jest demontowany, zużyty robot,
te roboty będą wybuchać i to tak w dosyć widowiskowy sposób i będą zatruwać okolice, w której się znalazły w momencie swojej, nazwijmy to z braku lepszego słowa, śmierci. I to nie jest dobre. O, właśnie, na to czekałem. Zobaczcie, tutaj jeden robot uległ uszkodzeniu i jedyny sposób, żeby ten problem rozwiązać, to jest oczywiście tutaj z powrotem włączyć te fabryki demontażu zużytych robotów, także ja już uruchomiam z powrotem, żeby one mi tutaj działały i dałem też, widzicie, daję też, staram się dawać wysoki priorytet na te budynki, żeby tragarze tak szybko jak to jest możliwe przenieśli. I co jest ważne, zobaczcie, ten robot tutaj leży i on ma skaża całą okolicę wyziewami z tego zużytego paliwa. I jak bobry przechodzą tędy, widzicie, to się trują tymi wyziewami. Pollution poisoning jest, nie? I mają spowolnione chodzenie o 20% i pracę o 30% zwolnioną. Także trzeba tego pilnować. Ja zauważyłem, jak pierwszy raz to się stało, że coś takiego jest, może się zdarzyć, że robot dłużej leży, więc usuwam ścieżkę, na której on leży, żeby bobry nie mogły przez nią przechodzić. I to trochę pomaga, ale tak naprawdę warto jest mieć po prostu dużo tych ośrodków demontażu robotów i to jest najlepsze rozwiązanie. On tutaj powinien być zaraz stąd zwinięty, jak tylko w którymś z tych faktorii. Tutaj oczywiście można jeszcze, widzicie, dać wysoki priorytet na to workplace i wtedy ono będzie chodziło z wysokim priorytetem. To jest fajna rzecz, bo to zostało dodane niedawno do gry. Priorytet ważności danego miejsca pracy, nie? Czyli jak bardzo bobry mają się koncentrować na tym, żeby tam ktoś pracował i coś robił. O, widzę, że już większość bobrów odchorowała zatrucie tym zepsutym robotem. Jeszcze tutaj kilka chorych jest, a ten jest ranny w ogóle. Okej, to jest jeszcze inny problem. Także ciekaw jestem, zaskoczony jestem tym, że możemy mieć ranne bobry, które mają jakieś obrażenia, a nie mamy lekarza. Przydałby się nowy budynek, gdzie mogłyby się kurować. Dobra, w każdym razie tak to wygląda, jeśli chodzi o Folk Tale. Tak, tutaj widzę, jak widać, raczej dosyć duży projekt w terraformacji mam. Mapa jakby co to jest meander, standardowa mapa w świecie gry, która jest dostępna w tej grze fabrycznie. Nie jest to jakiś customowy scenariusz, tylko jeden z wielu udostępnionych przez autorów. Dobra, przełączmy się jeszcze na drugiego save'a z żelaznozębnymi, gdzie jestem na progu uruchomienia produkcji robotów, znaczy może nie uruchomienia, bo jeszcze nie wstawiłem samych fabryk, ale mam tam już na tyle silną gospodarkę, że możemy zacząć nad tym pracę. Tylko zastanawiam się, czemu, zobaczcie, tu się nic nie dzieje i nikt nie chce go przenieść. A co z tym chodzi, ciekaw jestem. Czy da się to jakoś wymusić, żeby ktoś za niego zabrał? Nie. Strasznie to dziwne jest, nie rozumiem tego. Dobra, na razie zapiszę sobie to. I tutaj mam żelazny kanion, na którym ostatnio trochę grałem. I sobie możemy poćwiczyć kolejne roboty z drugiej frakcji. Z tego co pamiętam, autorzy jakiś czas temu już zapowiadali, że w grze ma się pojawić trzecia frakcja, która ma być frakcją futurystyczną, science fiction. Bardzo ciekaw jestem, co tam wykombinują, bo pewnie będzie zupełnie inaczej rozwiązana kwestia energii elektrycznej, ale to, i zasilania, ale to już jest inny problem. Dobra, tutaj mamy mapę kanion, tak, jak mnie pamięć nie myli. Tak, standardowa mapa też dostępna fabrycznie w grze. Tutaj zacząłem budowę dużego ośrodka przemysłowego, jak widać. I tu mamy taki fragment terenu. Oczyszczę go dynamitem i zrobimy sobie tutaj miejsce do produkcji golemów i zobaczymy, czym się różnią one od tych folktale'owych golemów. Bardzo ciekaw jestem tego. Także, o, myślę, że nawet można jeszcze tutaj. O, idealnie. Dobra, nastaje świt. I mamy piękną pogodę do pracy. Mamy dosyć silną gospodarkę tutaj, więc powinna nam dosyć szybko pójść rozbudowa.
Mam tylko nadzieję, że starczy nam zasobów, żeby to wszystko zrobić, bo punktów nauki też mam trochę mało. Mam nadzieję, że wystarczy. Fabryki golemów są w obu przypadkach tutaj w nauce. I mamy tutaj number cruncher, czyli komputery. Crunching number po angielsku, czyli to jest liczenie, obliczanie różnych rzeczy. I to produkuje naukę. O, to jest nowa rzecz. Tego wcześniej nigdy nie było. I patrzcie, to 10 tysięcy punktów nauki kosztuje. Tego nie jesteśmy w stanie wykupić. Czyli to jest jeszcze mocniejsze niż to laboratorium, obserwatorium, które produkuje, patrzcie, 10 punktów nauki w ciągu 40 paru minut, nie? 48 minut, coś w tym stylu. A to produkuje 12 punktów nauki na godzinę, czyli trochę wolne. Bardzo podobne parametry ma. Ale wygląda na to, że to nie wymaga bobrów do pracy i wymaga 1000 bobrów mechanicznych do funkcjonowania. Aha, dobra, bo tutaj widzicie, aż 4 bobry są potrzebne i tylko 200 punktów tych 200 bobrów mechanicznych jest potrzebnych do działania obserwatorium. A to nie wymaga w ogóle bobrów, chociaż wymaga dużo więcej energii do zasilania. Ciekawa rzecz. Dobra, tutaj mamy fabrykę części golemów, mamy tutaj samą fabrykę golemów, mamy wieżę kontrolną, stację ładowania i stację naprawczą. Okej. I widzę, że na wszystko powinno nas stać. Także kupmy sobie fabrykę golemów. Tak. Części. Okej, wszystko wykupione. Zostało nam jeszcze 4. Okej, czyli prawie 2000 punktów wydaliśmy na to. Dobra, czyli tak. Tu mamy Golem Factory. O kurczę, ale fajnie to wygląda, patrzcie. Ale super, bardzo mi się podoba ten budynek. Dobra, i jakbyśmy go sobie może tutaj wstawili, chociaż powiem szczerze, że zazwyczaj jak gram na tej mapie, na tym save'ie szczególnie, no to patrzę się w ten sposób na świat. I fajniej byłoby móc... dobra, wiem co zrobię. Potrzebuję więcej miejsca, także tutaj sobie jeszcze powiększę to. I dopiero wtedy skombinuję dalsze kroki. O, dobra. Mam nadzieję, że mi szybko wybudują to tutaj, bo potrzebujemy dużo wody, bo produkuję, tutaj chciałem zrobić pola uprawne dla tych wodnych roślin, ale niestety nie mam dość dużej produkcji wody, żeby to stale było pod wodą zalewane, nie? I to jest trochę problematyczne. O, znowu się noc robi, ale już mam oczyszczony teren. Dobra, spróbujmy zbudować sobie coś tutaj. Czyli tak, fabryka części golemów. Możemy sobie zrobić coś takiego tutaj. Bo nie wiem, jak dużo tych będzie potrzebnych. Właściwie to zróbmy tak. O! Dobra. I w ten sposób będę widział ładnie, elegancko wszystkie budynki. To właśnie tu jest problem, zobaczcie, że te fabryki części golemów, one od frontu nie mają styków do mechanicznych rzeczy. Co wy wszyscy tutaj tak śpicie? Ciekawe. Że tyle śpiochów, patrzcie, na ulicach śpi z niewyspania. Dobra, tutaj zrobimy sobie coś takiego i podłączymy sobie zasilanie. O, w ten sposób. I tą część też będę musiał w ten sposób rozwiązać, bo mam wrażenie. Aha, tylko widzę, że tutaj jest problem. Dobra, to zróbmy to tak. I tutaj zrobimy to, o, w ten sposób, dobra. Dobra, to skoro już tak robię, to przy okazji możemy to podłączyć w ten sposób, żeby było elegancko, estetycznie, musi być równo, musi być ładnie. Dobra, i teraz zrobimy sobie tutaj jeszcze przejścia, żeby można było funkcjonować i z powrotem tą fabrykę golemów postawię w ten sposób, nie? Żeby bokiem była ustawiona do tego pasu zasilającego, bo od frontu nie da się podłączyć zasilania energią, tą mechaniczną, dobra. I w ten sposób mamy tutaj fabryki golemów już. Zobaczmy sobie, czy są jakieś tutaj informacje. Nie, tutaj nic nie ma. Musimy poczekać, aż to się zbuduje, dopiero wtedy będziemy mogli to dalej używać. W międzyczasie zobaczmy, jak to wygląda tutaj dalej. Mamy tutaj wieżę kontrolną do golemów. Aha, i ona ma ograniczony zasięg, widzicie? Czyli w tamtym Folk Tales'y nie wymagają takiej wieży.
i roboty chodzą tam, gdzie jest coś do zrobienia. A tutaj, jak widać, będzie potrzebna wieża, która będzie musiała być ustawiona w jakichś regularnych odstępach. Aha, dobra, ja zupełnie zapomniałem o tym, że ja musiałem odwrócić na drugą stronę ten budynek, bo nie było zasięgu, żeby to wybudować. I widzicie, odwróciłem ratusz na drugą stronę i nagle się zasięg zrobił. Także ustawię ratusz z powrotem tak, żeby był we właściwym kierunku. I teraz tu się zrobiło miejsce na postawienie tej wieży. O, idealnie. Dobra, także tak to wygląda śmiesznie. Ciekawy pomysł jest bardzo z tymi wieżami kontrolnymi. Jakie one mają koszty? 15 desek, 15 kół zębatych i 10 metalu. Tanie nie są, ale też nie ma jakiegoś strasznego przegięcia. Dobrze, że to się nie nazywa Tesla Tower albo coś w tym stylu, bo w większości gier tego typu to zazwyczaj wymyślają takie nazwy jakieś tego typu. Trochę już się robi nudne, nie? Dobra, następny budynek, jaki mamy do przejrzenia, to jest Charging Station, który też wymaga zasilania energią mechaniczną. Także możemy sobie na przykład poustawiać po mapie te stacje i wygląda to, że to chyba powinno działać, nie? Jeśli to postawimy w ten sposób. Także możemy sobie tutaj na dachu tego miejsca, tego zrobić właśnie kilka stacji takich zasilających dla robotów. Postawmy sobie tutaj 4 na przykład w tym miejscu. Problem jest w tym, że tutaj nigdzie nie mam żadnego zasilania w tej centralnej części świata, nie wiem jak to nazwać, świata, wioski, o, może być. I aha, no właśnie, poczekajcie, ta stacja zasilania wymaga 50 koni mechanicznych, czy też bobrów mechanicznych, nie? Czyli to też nie jest szczególnie tanie rozwiązanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Dobra, na razie niech te stacje zasilające będą tutaj. Potem się zastanowię nad przeniesieniem ich i ewentualnym postawieniem w jakimś miejscu, które byłoby bardziej praktyczne. I tutaj mamy jeszcze Maintenance Station, czyli stację naprawczą, która też powinna być gdzieś na mapie ustawiona. Dobra, na razie zróbmy coś takiego. Ok, i tą Maintenance Station tutaj sobie postawmy. O, może być coś takiego chwilowo. I tak nie mamy jeszcze żadnych robotów w budowie, nie? Aha, dobra, to tutaj te wieże kontrolne jeszcze by się przydały postawić. Tak, żeby najlepiej, żeby się pokrywały, widzicie? Żeby się stykały zasięgi tych poszczególnych wież ze sobą. O, żeby te roboty mogły funkcjonować w pełni sprawnie. To nie jest zły pomysł, dobra. O, i jeszcze jedna tutaj na przykład. Okej, okay, poczekam jakiś czas, niech oni to mi wszystko pobudują, bo to trochę potrwa, zanim zbiorą wszystkie potrzebne rzeczy. Dobra, udało się postawić tę maszynerię. Tutaj widzę, że też w międzyczasie zbudowali trochę tych pomp wodnych, bo tutaj nagle się zaczęło zbierać nieco więcej wody. Ale to dobrze, musiałem zapauzować te wieże kontrolne, bo jak się okazuje, one chodzą na naukę, zobaczcie. Widzicie, punkty nauki się zużywają, kiedy te wieże kontrolne pracują. Co jest moim zdaniem fantastycznym pomysłem, bo w końcu do czegoś punkty nauki będą miały jakieś zastosowanie i rzeczywiście będzie teraz ważne, żeby mieć tych maszyn produkujących punkty nauki przez dłuższy czas. Dobra, wybierzmy sobie przepisy, bo musimy sobie wybrać i zobaczcie, teraz tutaj receptura na robota w tym przypadku też jest bardzo podobna, też 4 kończyny, obudowa i głowa są potrzebne. Także tu sobie wybierzmy obudowę, tu sobie wybierzmy na przykład kończyny, a tu wybierzmy sobie głowę. O. I głowa się produkuje 12 godzin, obudowa się produkuje 12 godzin, a kończyny produkują się 3 godziny, więc wygląda na to, że 3 takie maszyny całkowicie wystarczą do tego, żeby na bieżąco zasilać fabrykę golemów i w ten sposób raz na 12 godzin będzie nam jeden golem się wykluwał. Więc teoretycznie aha, ponieważ te roboty się nie psują, to czy psują się, ale się nie zużywają, nie? Dobrze mówiłem? Czekajcie, bo żebym nie pomylił czegoś. Oni tu piszą, że roboty pracują w tym, w Iron Thief, nie? W żelaznozemnych. Pracują w nieskończenie długo.
ale zaniedbane, mogą się zepsuć i wybuchnąć. O. Także te stacje naprawcze są super ważne, żeby były sprawne. Tylko z jakiegoś powodu widzę, że ona nie chce działać. Może dlatego, że nie ma tutaj zasilania wpiętego we właściwy sposób. Zróbmy coś takiego, dajmy tutaj wysoki priorytet, niech to dzisiaj postawią. Aha, dobra, już widzę też jeszcze jeden problem tutaj, dobrze, że wychwyciłem. Dobra, i też wysoki priorytet, dobra. I jak to wygląda tutaj? Aha, okej. Okay. Czy wy w ogóle coś robicie? Aha, robią, widzicie? Tutaj są potrzebne rzeczy. Mamy już jedną głowę wykonaną, potrzebne są dwie. No dobra. I to tak na przyszłość dalszą, bo w tej chwili raczej nie prędko zdążą to moje małe bobry nie zdążą raczej tego zrobić, ale postawmy sobie tutaj jeszcze kolejne fabryki i w przyszłości dalszej może uda im się kiedyś to osiągnąć, żeby tutaj coś zbudować nam, żeby działało, żeby jeszcze więcej produkowało się. Golem Repair Kits. Oho. Okej, okay, czyli żeby to działało, potrzebne są jeszcze zestawy naprawcze do golemów. Okej, okay, to ja na razie to zostawię w ten sposób i tutaj zrobimy ten Golem Repair Kits. Niech mi to zbudują. I w ten sposób będziemy mieli pełną produkcję. Bardzo fajnie. Dobra, dawajcie chociaż jednego golema. Chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W ogóle jak u nas wygląda zasilanie. A, z zasilaniem stoimy bardzo dobrze. 4000 na 3000 zużycia. 4500 produkcji, no. To nie jest zły wynik. Okej, okay. Z jedzeniem nie mam problemów. Z wodą raczej też nie ma problemów. Bardzo ładnie. A, właśnie, ja tutaj sobie też robię coś takiego. Bo tutaj teren jest bardzo nierówny oryginalnie, więc ja sobie ten teren wyrównuję w ten sposób. O, i po wyrównaniu obsiewam poletkiem, żeby mieć jeszcze większą produkcję żywności. O, właśnie, dobra. Chociaż tak naprawdę... aha, właśnie, bo zapomniałem. Planuję w najbliższym czasie zrobić serię z tej gry nową, gdzie będziemy testować, jak już... Znaczy, tą serię zrobimy, jak już wyjdzie wersja oficjalna, wyjdzie z trybu eksperymentalnego. Nie chcę robić wcześniej, ponieważ z praktyki zauważyłem, że te wersje eksperymentalne często wprowadzają do gry różne rzeczy, które nie zawsze potem są dostępne, jak już wyjdzie wersja finalna tego. Czasem też autorzy potrafią coś zmienić w ramach wersji eksperymentalnej i parę razy się zdarzyło na przykład, że w trakcie eksperymentalnej została jakaś rzecz dodana do gry, która potem została usunięta albo zmieniona, albo jeszcze coś innego zostało odkręconego i w rezultacie ten tryb eksperymentalny ogrywało się w bardzo taki chaotyczny sposób. He? A tak to poczekamy sobie do finałowej wersji i będziemy mogli sobie pograć już pełną, jak już będzie gotowa. Dobra, czemu oni tutaj nie chcą robić nic? Aha, bo brakuje im obudowy i kończyn jeszcze. No właśnie, to jest coś, czego się obawiałem, że nie będzie równej produkcji, chociaż wina może być też jeszcze w tym tutaj, że części nie dostają na bieżąco w dostatecznych ilościach, bo tak naprawdę mam strasznie mało tragarzy na tym save'ie i powinienem zbudować więcej punktów tragarskich jeszcze. Tylko nie mam za bardzo już miejsca na to, nie? I też nie bardzo wiem, jakby to rozwiązać, chociaż patrzcie, tutaj jest takie fajne miejsce na zbudowanie tego punktu tragarskiego. Wystarczyłoby zrobić coś takiego. Tutaj to zabudować, o tak. I proszę bardzo, już mamy miejsce na tragarzy. Nie jest to dobre miejsce, ale lepsze to jest niż nic w tej ciasnocie. Ja mam niestety straszną tendencję do budowania bardzo ciasno w tej grze. Dobra, muszę zablokować. Aha, bo tu już został jeden ostatni kawałek. Dobra, a czemu breeding halted jest? Ponieważ brakuje jeżyn. Aha, jeżyn brakuje, bo nie ma dostatecznie dużej produkcji ich. No właśnie, to jest ten problem, z którym się musimy zmierzyć tutaj co jakiś czas. I wychodzi na to, że będę musiał się pozbyć chyba tego pola stąd i obsieję to jeżynami. Czy tutaj to ma zasięg do tego miejsca? Ma zasięg, okej, super. Bo będę mógł tutaj, wiecie, za pomocą tej chaty leśnika obsiać to jeżynami i zwiększyć nieco produkcję, bo już tutaj, patrzcie, mam hodowlę bobrów, inkubatory, ale też jeszcze kolejne tutaj sobie wstawiłem.
Wygląda na to, że pierwszy robot już wyszedł z produkcji. Mamy tutaj informacje, zobaczcie, o wszystkich pracownikach. Jak to sobie przejdziemy na tą zakładkę populacja, to możemy sobie tutaj zjechać na sam dół i tu na dole mamy golemy. Możemy mu zmienić nazwę. Możemy kliknąć jego podgląd i widzimy informację, że jest niezatrudniony. Nie ma żadnej pracy. Także możemy dać mu jakąś pracę, na przykład tutaj w tej fabryce. I zobaczcie, że klikamy to i już dostał pracę. I on teraz będzie sobie tutaj robił. Ciekaw jestem, po co poszedł. Prawdopodobnie po drewno. A widzicie? Zobaczcie, musi być w zasięgu wieży kontrolnej, żeby mógł być w pełni operacyjny, nie? I dlatego tak spowolnił swoje ruchy, bo nie jest w zasięgu wieży. Ciekawy pomysł, bardzo fajny. Podoba mi się generalnie. Chociaż jest to bardzo... O, widzicie, nagle przyspieszył. Także natychmiast go straciłem z oczu, jak tylko... Aha, dobra, musimy jeszcze tą wieżę włączyć. Dobra. I to jest fajne, że właśnie te roboty pracują całą dobę. One nie muszą spać, nie? Także można by w teorii zbudować sobie całą wielką kolonię na całą mapę, mając tylko same roboty i nie mając ani jednego, albo mając tam dosłownie kilka bobrów, żeby, bo chyba bobry w tej grze są warunkiem do tego, żeby móc grać, nie? Jeśli stracimy wszystkie bobry, to wtedy jest koniec gry, bo nie ma komu pracować. Ale skoro te bobry mechaniczne, golemy, mogą robić wszystko to, co normalne bobry robią, to można by obsadzić całą mapę tymi mechanicznymi golemami, a zwykłe bobry trzymać w jakiejś zagrodzie, żeby korzystały z życia sobie, kąpały się w błotku, pływały sobie w jeziorku, albo nie wiem, siedziały przy ognisku i tylko korzystały z życia, nie? To byłoby fajne, wygodne bardzo. Dobra, wiecie, bardzo podoba mi się ten mod, chciałem już powiedzieć, ten update. Bardzo się cieszę, że autorzy tak prężnie rozwijają tą grę i rzeczywiście tyle się przy niej dzieje. Mam nadzieję, że jak najwięcej takich fajnych update'ów będzie. Jak tylko wyjdzie wersja stabilna tego update'u, to zrobimy sobie serię na 10-15 odcinków z tej gry. Jeśli macie jakieś sugestie co do mapy na przykład, na której moglibyśmy pograć, to piszcie koniecznie, bo przydałoby mi się jakieś porady. Kilka mam swoich, że tak powiem, pomysłów, jeśli o to chodzi, bo już testowałem sporo map customowych, tworzonych przez graczy, ale fajnie byłoby jeszcze zobaczyć wasze opinie. Dobra, okej, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za waszą uwagę, jak zawsze, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!